Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Mamy dzisiaj różową brodę i jest ze mną Hadesiak. Wow! Różowa broda i słuchajcie, Hadesiak dzisiaj będzie kręcił kołem. W zasadzie to ja będę kręcił kołem, ale Hadesiak również poprosi was. O co, Hadesiaku, poprosisz? Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, on się tutaj tak bardzo stara, ma różową brodę. Farbuje brodę. A no, jeśli chcecie, żeby zrobił sobie tęczową brodę, to nie. Nie, już jest zasada, wiesz? Nie. Tutaj za tęczową brodę musisz słupka zostawić, to na milion. Kiedyś będzie. Na milion, ale jest zasada, bo ja już to mówiłem wcześniej. Jeżeli do końca września wbiją 550 tysięcy subskrypcji, zmieniam kolor brody z różowej na jakiś inny. Zielony, niebieski, czerwony. Tak więc zostawcie subskrypcję, a my się tutaj zabieramy oczywiście za koło fortuny. Dobrze? Kręcę. No to kręcę kołem. Mortis, wiedziałem. Daryl! Mortisa nie mam chyba, ej. A to dobrze, że losowałeś dla siebie. Nie chcesz Daryla? To ja biorę Daryla, bo Daryl jest kozacką postacią ogólnie. Pyk, proszę bardzo, Daryl wybrany. Losujemy drugi raz, kręcimy dla Hadesiaka. Co wypadnie. I wypadł. Cofnęło się koło! O nie! Dobra, jest tutaj. El Primo, coś te koło mi znowu szwankuje trochę. Wybierasz deszczu podrynne. Masz El Primo, no i dobra, zaczynamy, słuchajcie, dzisiaj. Lecimy oczywiście. Dwie skrzynki na starcie mamy! Wow! Pyk. Słuchaj, pan, jak my to wygrywamy? Ty idź po dolną, a ja idę po górną. Dobra, ja w ogóle trafiło mi się dobrze z tym Darylem, bo on automatycznie mu się ult ładuje, więc nie muszę nikogo bić. Tak, to prawda. O nie, ale... ośmiobitowiec! W ogóle na kole fortuny też jest ośmiobitowiec, taka ciekawostka. Chyba nie ma sensu, chodź. Nie ma sensu. Ja mam ulta, więc w teorii... Uciekaj, bo nie, się zbustowali. Nie, to jest to... Oddajmy im pole, nie ma sensu. Okej, okay, już jedna drużyna umarła, więc już jesteśmy na wygranej pozycji praktycznie. Dawaj tego El Primo, ciśniemy typa. Dawaj go. Pa, go wzięliśmy. I znowu prawie, mam ulta. Wow, on ma 6, uwaga. Oj, oni mają 6. No i jeszcze ten, jeszcze może ich 8-bitowe zbustować. Nie idź na górę, bo w krzakach jest ta Piper. Albo chyba zabijemy ją. No na co ty Piper w krzakach na blisko, co to jest? Trzy drużynki. Chciałem nafarmić na nich troszeczkę tych, nie? Ej, dobra, ja bym poczekał chyba. Co ty? Jestem baryłką uciekającą. Jakim cudem ja przeżyłem? Dobra, żyję. Nie mam ulta, słuchaj. A to jest problem. Dobra, szybko w górę, dobra, uciekajmy. Biorę na siebie tego i dobra. Ale ucieczka. Daj, sprowokujmy, żeby oni się bili między sobą jakoś. To patrz, idziemy sobie. Bo jesteśmy po środku, to nie jest dobry znak. Tak, to jesteśmy brani ostro w ten. Dobra, żyjesz tam? Nie uciekę. Bang, szybko uciekać w dół. Wielkie starcie! Jak się odbijasz? Jak ja jestem baryłem tutaj? W krzaki, uciekaj w dół. Ja się chcę bić! Bang! No wiedziałem, że tak to skończy. Kurde, ale było kozak gierka, słuchaj. Naprawdę poszło nam zacnie, bym tak powiedział. Okej, no i pięknie. W ogóle ze sklepu sobie nie odebrałem. Mamy tutaj 3 tikety do odebrania. To sobie je weźmy. Zobaczmy, co w ogóle mam w sklepie. 8-bitowiec jest do kupienia. Sporo fajnych rzeczy. Myślę, że na następnym odcinku coś sobie kupimy. Na przykład Święto Jesieni. Brzmi fajnie. Tak więc zostawcie łapkę w górę i w następnym odcinku kupujemy Święto Jesieni. No. I dobra, czas zakręcić kołem po raz drugi. Jesteś gotowy? Dawaj. Chcesz pierwszą postać czy drugą? Ja muszę teraz tylko... wybrać, a nie mogę po postaci? Nie, bo to będzie niesprawiedliwe. Nie, dobra, chcę pierwszą. Chcesz pierwszą? No to dobra, kręcę. Ruszyło koło fortuny. Dum. 8-bitowiec. O, super. Chcesz nie go? Nie lubię go. Nie lubisz go? Ale dobra, wziąłeś go, to spoko, ja nie będę narzekał. I druga postać. I jest to Penny. Nice! Wolałbym Penny, ale... Mówisz, Penny jest lepsza? A ja w sumie obie postacie lubię, ja wszystkie praktycznie postacie lubię. Ale nie będę cię zabierał na takie rangi. Dobra, spoko. Że ja Penny mogę szybko zginąć, bo ona jest raczej taka szybko umierająca. Ej, ty masz dźwięk jak ten 8-bitowiec bił, bo ja nie miałem dźwięku. Nie no, w sensie ogólnie teraz nie mam dźwięku. No ja też nie mam. Panie, uciekaj! Dobra, mam. Jest ten jeden.
Przecież ośmiobitowiec na tego jest najgorszy na świecie. O Jezu, ty co tu robisz? On tu był przecież. Nie widziałem go. No nie, kurde, dobra, teraz ja muszę kierować, ja nie lubię tego robić, bo zawsze lamię, ale dobra. Po prostu się nie bij. To wiesz, to jest bardzo trudne na showdownie. Nie, to jest bardzo łatwe. Na przykład nie idziesz w stronę przeciwnika, tylko idziesz w drugim kierunku. Dobra, postaram się. O, mamy power cube. Ej, ty jeszcze mnie tu... Właśnie, ty możesz mnie boostować tutaj. Nice, o kurde, zaniki Wi-Fi, uwielbiam to, uwielbiam to. Hello? Tu. No nie, ten już przyszedł, no. Dajny Mike. Mini Mike, sio stąd. Strzelaj w niego, albo postaw wieżyczkę. Dobra, stawiam tutaj wieżyczkę. Pięknie. No to tyle. Moja broda nie przyniosła mi siły, najgorzej na świecie. Kurde, no plus dwa pucharki. Trochę nie pykło, ale myślę, że następnym razem nam pójdzie zdecydowanie lepiej. No to kręcimy kołem jeszcze raz. Dawaj, teraz pierwsza czy druga postać? Wybieraj. I druga. Dobra. Uuu, koło ruszyło! Co będzie to za pierwsza postać? I pierwsza postać to Genie. Tak jest. To przyjemna postać. No ja już sobie go wybiorę, bo Genie jest bardzo fajną postacią. Bęk, proszę bardzo. I druga postać. Zostawcie teraz łapkę w górę i subskrypcję, jak chcecie, żeby Hadesiakowi wypadł. Jaką byś chciał postać? Jakąś fajną. No nie wiem, Brock na przykład. Mam Brocka, więc jak zostawicie suba, to Hadesiakowi wypadnie Brock. Uwaga, zakręciłem. I uwaga, o dziękuję, wszyscy zostawili subskrypcję i wypadł. Wypadł Brock. XD! O. Ej, ja to chciałem ustawić i przekręcić koło, bo ty tego nie widzisz i wybrać ci Brocka, ale nawet nie musiałem tego robić. Dobra. Oszukujesz widzów, no ładne rzeczy. Chciałem oszukać, ale tutaj przeznaczenie oczywiście było takie, że wypadł ci Brock, więc jest kozacko. To lecimy, starcie duo. Chociaż wolałbym Mortisa. Mortisa nie mam na kole na szczęście, więc spoko. Dobra, bang, weź to, zbierz. Bang. Kurde, Genie może być ciężko, bo ja tutaj troszkę się boję nim grać. Bo jednak jest to postać, która... No, wymaga pewnego skilla w łapaniu. Kto tam zabiłem skrzyczkę? Jakiegoś kameleona. O Boże, Leona zabiłeś? Nie, no nie można tak. O, Shelly. Uwaga, Shelly, bo cię strzeli. Uwielbiam to mówić, to jest takie cringe'owe, ale bawi mnie to. Pamiętaj, żeby nie przyciągać na ulcie Shelly i to będzie już sukces. To wiem, wielki. Ostatnio przeglądałem memy i memy były takie, że jak Shelly ma plasterek, to nie wolno się do niej zbliżać. Że jest OP. Ale ona nie ma plasterka. Nie ma? Dobrze. Nie ma. Chodadu, bo jest Leon. A tam jest Shelly. Już nie ma. O, już nie ma Leona. Oj, ja nie mam życia. Dobra, ja postaram się go tutaj przytrzymać. Daj, przyciągaj go. Nie, bo ty masz mało życia. Dobra. Ej, może się schowam i gdzieś kogoś przyciągnę teraz. Chyba tutaj za tym jest, jeśli się nie mylę. Nie, dobra, jest bo... Dam radę? Nie dam rady, dobra. Bęk! Kurde, brakło mi zasięgu, najgorzej na świecie. Pyk! Postrzelamy trochę do... O, było. Dam radę? Kurde, brakło jeden. Mi znowu. Ale dobra, mamy power cube. Nie, bo to jest nasze. Proszę zostawić to. No bo to jest nasze. No bo to jest nasze. Dobra. Ej, ogólnie bardzo dużo osób jest, o nie, Leon. Cztery drużynki, ale bardzo dobrze nam idzie. Ogólnie większość gierek to naprawdę... Przestałem lamić w tą grę jakimś cudem. Nie wiem, co się wydarzyło przez ten weekend. Ach, kurde, to nie tak dobra. Miało być. Shelly ma 8, o kurde. Ale Leon nie ma już tych parę cubesów. Dobra, muszę ulta sobie. Mam ulcika już, jak coś. O, dobra, Leon wraca. Dobra, coraz mniej tych. Co ten Leon w ogóle? What the hell? Ojojoj, tutaj zamieszanie. Harmider. Dobra, zdjęty. Przyciągnięty, elo mordeczko. I pięknie, wielkie starcie. Marłem. Dobra, super wielkie starcie. Dobra, raz, dwa. I zabrakło mu tego. Miał bardzo mało HP, a ta Shelly była nafidowana bardzo. Bo ten Leon był na blisko. Leon na blisko nie jest dobry. Kurde, no niestety, ale było drugie miejsce. To nie ma co narzekać, jest super. Dużo żetonów leci teraz, naprawdę.
więc bardzo fajny weekend. Mi nie, bo już nie mam do dropnięcia. Bang, nie masz już do dropnięcia, a mam 152 jeszcze. I skrzyneczek mi przybywa, niedługo będę sobie mógł dropić kolejne star powery. No, do nity mogę, bo nie mam punktów mocy do postaci, żeby je poulepszać. Tylko do nity mogę. Ja nie mam pieniędzy. To kup sobie gemy, to jest rozwiązanie na twoje problemy. No dobra, to co, kręcimy kołem jeszcze raz, nie ma co tutaj zwlekać. Tym razem ja wybiorę, ja bym chciał teraz pierwszą postać. No nie! Genie mi wypadł! Dobra, zakręcę mocniej, tak z całej siły. Dla ciebie, z całej siły, Damian, zakręciłem. Żeby ci wypadła jakaś super postać. I masz Spajka. Moje gratulacje. Spajka. Tak, Spajka. No nie, nie, dwa niziołki, no nie, czy to jest super. To będzie team Mini Mike. Team Yordle. Yordle. Dobra, idziemy się bić o skrzynkę, jesteśmy papierowi. Papierowi tak, bracia. Pyk, pyk, pyk i ty zabijasz. O, pięknie. Dobra, na górze była skrzynka jeszcze. Dobra. Tu. Ej, ja wiem czemu dobrze gram. Dobra, wszystko się wyjaśniło, bo ja kawę piłem. O, no, tam czemu sobie... ona sobie tutaj stoi tak na środku? A czy? Nie dajmy mu podejść. O, nie, nie, nie. Żegnaj! No zabij go chociaż! Nie miałem power mocy. Zabrakło mi ten, bo mi się ładowała power, moc. Power mocy. O, się nazywa atak. Się nazywa atak. No, nie miałem ataku, po prostu. Oj, to ten pan jest bardzo nieprzyjemny. No, ile to on miał? 8 też? Nie wiem, miał sporo? 3, nie no, miał 3. 3, a to wygląda. A 3 ma, dobra. Okej. Okay. Jejku, jaki tam harmider robisz? Pa, 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 pa. O kurde. Oj, zmarnowany. I bang, bang, bang. Power cuby. Gdzie jest ten ostatni? Nie wiem, nieważne, mamy 13. O, znalazłem. Nie ma znaczenia to tak naprawdę. Da, jest i twój. Jest. Ach, udało się. To było piękne, to było piękne. Plus 9 pucharków, nice. No kozacko ci powiem. No ale dobra, będziemy kończyć ten odcinek. Ja sobie tu jeszcze odbiorę tylko żetony. 128 żetonów dostałem za jednym zamachem. Wow. To jest naprawdę bardzo fajny wynik. Tak więc oczywiście dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinki z różową brodą wam się podobają. Zapraszam na kanał Hadesiaka. Odnośniki macie tutaj w rogu i w ogóle wszędzie wam się wyświetla. No i zapraszam na kolejny odcinek, w którym to kupimy sobie oczywiście tutaj prawdopodobnie święto jesieni. Tak więc wyczekujcie i oglądajcie. Hej ty, wbijaj na G2 z kodem Admiros 3% zwrotu. Link w opisie. Uuu.